Chciałbym Państwu opowiedzieć o perspektywie unifikacji teoretycznej z perspektywy mechanistycznej. Mechanicyzm, jak wiadomo, jest to jedno z obecnie dominujących podejść do wyjaśniania przyczynowego w naukach szczegółowych. Natomiast z punktu widzenia mechanicysty i tradycyjnych mechanicystów oraz w ogóle nurtów dominujących w pewnej mierze w filozofii nauki, raczej za domyślne podejście należałoby uznać jakiegoś rodzaju eksploracyjny pluralizm. Nie zaś jednolitą teorię, jedną teorię czy coś w tym stylu. W związku z tym nie jest jasne, czy mechanicyzm jako dosyć standardowa i nierewolucyjna teoria w ogóle mogłaby do czegoś takiego prowadzić. Następnie przyjrzę się na pewnym przypadkom realnie zachodzącej unifikacji, ale inną drogą niż analizowano to zwykle w literaturze związanej z dyskusją propozycji empiryzmu logicznego, czyli propozycji, żeby rozumieć unifikację w kategoriach redukcji, a redukcję z kolei w kategoriach relacji logicznych między teoriami, które muszą być stosowane, tylko jako pewną drogę praktycznie wykorzystywano, ale też zorganizowano dosyć w podejściach, bo w podejściach kognitywistycznych. Jedną drogę będę nazywał drogą Alena Newella, a drugą drogą Herberta Simona, starając się tych wieloletnich współpracowników ze sobą pokłócić. Nie będę twierdził, że potrzebujemy tak naprawdę, jeśli chce, te drogi są w jakiś sposób komplementarne, a jeśli pójdzie się tylko jedną, to te teorie mogą być w jakiś sposób zniekształcone i prowadzić do zbyt jednostronnych podejść do tego. Mechanicyzm jest to dosyć dominujące, można tu nawet zmierzyć, mówiąc, że artykuły Kravera, McNamara i Darden z 2000 roku z Philosophy of Science to jest artykuł najbardziej cytowany w ogóle w filozofii w XXI wieku, więc jest to rzeczywiście wpływowy artykuł, a również stosowany ten mechanizm stał się pewnego rodzaju teorią status quo, zaczyna w związku z czym być już trochę takim staszarnym pomysłem i niektórzy młodsi filozofowie nauki na pewno będą chcieli uważać, że to jest coś przestarzałego. Ja uważam nadal, że to jest adekwatne, przynajmniej w przypadku nauk szczegółowych, niekoniecznie w przypadku teorii fundamentalnych. Przez mechanizmy rozumie się coś niesłychanie ogólnikowego i właściwie to jest bardzo abstrakcyjna definicja, to nie jest taka definicja XVII-wiecznego mechanicyzmu, bo mechanizmy są to po prostu złożone układy, ale one nie są po prostu złożonymi układami istniejącymi po prostu, tylko złożonymi układami, które są wyróżnione w rzeczywistości jako takie, które odpowiadają za jakiegoś rodzaju zjawisko, mianowicie zjawisko, co do którego jesteśmy zainteresowani jego wyjaśnieniem. Oczywiście może się okazać, że jeśli zjawisko zdefiniujemy sobie jako w taki sposób, że okaże się, że tego zjawiska nie ma, to ten mechanizm okaże się również zupełnym urojeniem. Moim ulubionym rodzajem zjawiska jest na przykład konstrukcja teoretyczna zwana drapetomanią, XIX-wiecznej psychiatrii amerykańskiej. Jest to schorzenie, na które cierpieli niewolnicy, którzy nie wiadomo dlaczego chcieli uciekać. I trzeba było ich leczyć psychiatrycznie, ponieważ przecież żaden zdrowy niewolnik psychicznie nie chce uciekać. Jak wiadomo, to jest całkowicie ideologiczna konstrukcja. Każdy zdrowy człowiek postawiony w sytuacji niewolnika chce uciekać, w związku z czym nie ma mechanizmu drapetomanii, to są normalne inne mechanizmy psychiczne, które powodują, że chcemy uciekać. Mechanizmy mają również części, czyli są troszeczkę traktowane w kategoriach części i całości. Części i oddziaływanie między tymi częściami są zorganizowanymi układami. Te oddziaływania są rozumiane w kategoriach przyczynowych, najczęściej jest to opisywane w kategoriach, jeśli chodzi o jakiś formalny język, w kategoriach sieci Bayesowskich w stylu Julia i Kartu. Więc wyjaśnienie ma charakter kauzalny, a dodatkową specyficzną cechą jest wyjaśnianie przypadku konstytutywnego odmiany wyjaśnienia mechanistycznego w odmówieniu od etiologicznego, kiedy mówimy po prostu historii, dlaczego coś się stało, kiedy mówimy o konstytutywnym wyjaśnieniu, to odwołujemy się do struktury tego mechanizmu. Mówimy na przykład, że budzik dzwoni dlatego, że ma dzwonek, a ten dzwonek to jest coś, co się porusza przez to, co zostało nakręcone przez jakiś rodzaj korki i tak dalej, i tak dalej. Szczegółów jest tutaj oczywiście bardzo dużo, ja to są z niemożne.
Z tego punktu widzenia tak naprawdę jedno z ciekawszych rzeczy też może warto o tym powiedzieć jest taki rodzaj wręcz buńczycznego realizmu naukowego, którym się cechują analizyści. Większość z nich to po prostu uważa, że jeśli biologia mówi, że istnieje mechanizm na przykład krążenia krwi, no to znaczy, że krążenie krwi jest wyjaśniane przez mechanizm, nie przez tekst opisujący mechanizm, tylko mechanizm istniejący w obiektu. Czyli natychmiast się przechodzi do rzeczywistości. Wyjaśnianie to jest relacja, która zachodzi między bytami opisywanymi w modelach, a nie relacja logiczna, którą można byłoby analizować logicznie, tylko relacja jakaś w rzeczywistości. To jest tak zwana ontyczna koncepcja wyjaśniania. Bardzo kontrowersyjny pomysł Karla Kleibera, który oczywiście idzie tutaj za Somonem, Wesleyem. I tego rodzaju realizm powoduje, że mechanicyści patrząc na poszczególne przypadki z nauki będą mówili, no po prostu kiedy weźmiemy odpowiednie badania naukowe, to będziemy widzieli, że takie mnóstwo mechanizmów opisuje. Te mechanizmy są ze sobą potem łączone, naukowcy starają się je jakoś ze sobą czasem zintegrować, połączyć mechanizmy dotyczące DNA z mechanizmami dotyczącymi RNA i zauważyć jakieś sprzeczności, wyeliminować je, przeprowadzić kolejne eksperymenty i mnóstwo tego rodzaju podejść do tego rodzaju zjawisk było analizowane. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że wśród norm wyjaśnienia mechanistycznego, a takie normy istnieją, jedną z nich jest to, że trzeba podać wszystkie i tylko te czynniki, które są odpowiedzialne za dane zjawisko. To jest bardzo trudne oczywiście i to jest tylko idealizacja pewna, że możemy taki tekst stworzyć, który będzie wszystkie czynniki wymieniał, ale też nie wolno wymienić tych, które są nieważne. Ale żadna z tych norm, które formułowano, nie wymaga, żeby te modele wyjaśniające, które opisują mechanizmy, były w jakimkolwiek sensie proste, żeby były w jakimkolwiek sensie ogólne, żeby były też jednorodne, czy też systematyczne. A wszystkie te cechy, wydaje się, stoją u podłoża intuicji, że dobrze byłoby mieć zunifikowaną teorię naukową. Taka dobra, zunifikowana teoria, czy ona miałaby zakres powszechny, czy też byłaby po prostu ogólną teorią po prostu wszystkiego, co się dzieje z DNA, czy z kodem genetycznym w ogóle, niezależnie od jego nośnika fizycznego, ona byłaby prosta, ona byłaby ogólna, nie byłaby stworzona z zupełnie izolowanych wysp, które nie są połączone mocnymi relacjami ze sobą, to znaczy można byłoby ją, nie byłoby takiej możliwości odrzucenia tylko fragmentu teorii, ona padałaby jako całość w obliczu doświadczeń, które by ją podważały. Ona musiałaby być w jakimś sensie też systematyczna, a nie jakimś dziwnym, niecharakterystycznym zerem. To jest coś w rodzaju, mi się wydaje, że te cztery cechy oddają mniej więcej intuicje, które stoją za tym, żebyśmy chcieli, żeby była unifikacja. Natomiast mechanicyści tego nie wymagają. I nie wymagają tego dlatego, że uważają, że no, może się komuś wydawać, że metafizyka jest fajna, można byłoby sobie pospekulować, ale żadne wyniki nauki nie mówią nam, że przyroda jest jakąś metafizyczną jednością, która jest prosta, ogólna, jednorodna. Może wszystko jest tak naprawdę bardzo skomplikowane. I nie możemy wymagać z góry samej teorii wyjaśnienia, żeby do tego czegoś takiego dążyć. Co najwyżej możemy uznać to za jakieś takie instrumentalne heurystyki, do których moglibyśmy się zbliżać, gdyby się okazało to przydatne w tworzeniu naszych modeli, ale nie możemy tego traktować zbyt poważnie, jedynie z przymrużeniem oka. W związku z tym, z punktu widzenia mechanicysty, taka unifikacja, zwłaszcza unifikacja próba znalezienia teorii wszystkiego albo teorii wszystkiego w jakiejś dziedzinie, no to jest po prostu jakaś dziwna metafizyczna ekstrawagancja. Po co nam teorii wszystkiego, skoro opisywanie poszczególnych mechanizmów daje nam porządne teorie? Co więcej, jak się popatrzy na współczesne publikacje, no, tak naprawdę nie pojawiają się zbyt często silne głosy w obronie unifikacji. Dominuje pluralizm teoretyczny, który początkowo, kiedy protestował przeciwko
protestowali filozofowie nauki przeciwko redukcjonizmowi. Taki pluralizm w stylu Johna Dupre wydawał się stosunkowo radykalny, ale dzisiaj tak naprawdę, jak się popatrzy na przykłady, co się dzieje w naukach, to zwolennicy fragmentaryczności czy jakiegoś rodzaju eliminacjonizmu będą twierdzili, no nie ma tak naprawdę, jak w naukach patrzymy, tendencji do tego, że jeśli zobaczymy na przykład w psychologii, że jest kilka kategorii pamięci, żeby tworzyć ogólną teorię pamięci. Nie, tworzy się teorię pamięci epizodycznej, teorię pamięci semantycznej, teorię pamięci ikonicznej. No i to, że istnieje ogólna kategoria, to w sumie jest to trochę nieważne. Nie ma ogólnej teorii, czym jest teoria naukowa. Nie ma ogólnej teorii, czy są pojęcia w sensie psychologicznym, które są rozumiane jako stereotypy, jako jakiegoś rodzaju egzemplarze, które pamiętamy, jakiegoś rodzaju teorii. Może w ogóle pojęcia nie potrzebujemy. I tak eliminacja postępuje, mamy fragmentaryzację, rozczłonkowywanie, no to działa, no mamy podział pracy, wszystko idzie dobrze. Świat być może też jest bardzo niejednorodny, być może wszystko jest bardzo skomplikowane, dlaczego musimy mówić, że wszystko jest jednorodne. I oczywiście możemy dodać do tego założenie, że redukcjoniści są w jakiś sposób imperialistami, imperializmu nie lubimy, bo to jest brzydka rzecz, w związku z czym będziemy chcieli mieć pluralizm. Więc pytanie jest takie, czy można byłoby unifikować tak, żeby nawet pluralista się w jakiś sposób ucieszył i nie uznał tego za coś dziwacznego, zbyt ekstrawaganckiego, mającego jakieś cechy niewłaściwe. I co więcej, wydaje mi się, że też nie możemy unifikować. Przepisem na unifikację na pewno nie jest podanie cech, którymi miałoby się wyróżniać te teorie, czy też modele teoretyczne, które miałyby być zunifikowane. Jakbym powiedział, że ja chcę być piękny, mądry i bogaty, no to przecież największe, najtrudniejsze pytanie jest jak? Już oczywiście piękny nie będę, bogaty może, jak wygram w totolotka, mam zły zawód, ale to samo jest z wyjaśnieniami. No, mam wyjaśnienia, jakie mam. No, jak mogę oczywiście próbować je upraszczać, ale ono się nie stanie bardziej ogólne, jeśli eksperymenty mi nie wychodzą. Jak mamy dochodzić do tej jednorodności? Jak mamy dochodzić do systematyczności? To pytanie, w jaki sposób możemy dochodzić, moim zdaniem jest bardzo ważne i to nie jest tylko kwestia psychologicznych barier w badaniu tego, jak nauka ma postępować, tylko również pytanie najbardziej praktyczne, metodologiczne. W jaki sposób możemy do tego dochodzić, żeby to było nadal bezpieczne i metodologicznie poprawne? Więc mamy następujące pytanie, jak możemy realistycznie podchodzić w miarę do praktyki naukowej, traktować ją jako źródło interesujących informacji na temat tego, jak działa nauka i traktować to poważnie, a nie jako anegdotę, a jednocześnie krytycznie w stosunku do zbyt uproszczonych wizji świata, że mamy jedną zasadę i z tej jednej zasady w stylu Henebranskiego wyprowadzimy sobie, że wszystko jest inne. W kognitywistyce, ponieważ jest to pole badawcze stosunkowo mocno wrażliwy na problem unifikacji z tego powodu, że ono jest interdyscyplinarne i nikt siebie nawzajem nie rozumie, no to ludzie się natychmiast o to spierają i problem fragmentacji jest postrzegany często jako właśnie problem czy trudność, ponieważ nie mamy jedności. I jedną drogą, która miała prowadzić do tego, to jest droga, którą nazywamy drogą Alana Newera, to jest badanie architektur poznawczych, a droga to jest droga Herberta Simona. To jest badanie zasad ogólnych, które rządzą poznaniem oraz poszczególnych mechanizmów. I chcę pokrótce pokazać, na czym to ma polegać. W 1973 roku Alan Newell, będąc na bardzo dobrej konferencji z psychologii poznawczej, przeczytał 20 czy 13 artykułów, kilkanaście w takim razie wspaniałych i wybitnych psychologów i oni wszyscy rozstrzygali bardzo trudne pytania za pomocą bardzo prostych eksperymentów. To oczywiście jest, wydaje się, coś niesłychanie zbożnego, ale jak się potem popatrzy, to okazywało się, że badani w tych eksperymentach wykonują bardzo jednostkowe zadania. Na przykład mają nacisnąć przycisk, kiedy widzą jakieś słowo napisane jakąś czcionką i się bada czas wykonania tego zadania. I potem jest jakaś mikroteoria, taka teoria bardzo mała w zasięgu, która stara się przewidzieć i wyjaśnić, w jaki sposób się to dzieje. Ale za każdym razem, przy każdym zadaniu jest to inaczej robione. I co więcej, z tego wynika, że ten sam badacz może w jednym badaniu wyjaśnić tak, a w drugim inaczej. Wydaje się totalnie ad hoc. Dlaczego raz tak, raz śmak?
Dlaczego mamy raz bronić hipotezy wrodzoności pojęć na przykład za pomocą takiego eksperymentu, a raz za pomocą bardzo podobnego bronić czegoś zupełnie innego? Dlaczego tak? I Newell, widząc coś takiego, powiedział: możemy sobie wyobrazić, że jeszcze 20 lat dalej i nadal nie będzie lepiej. No jak się popatrzy w historię, to miał rację, nie było lepiej. Ale pojawiło się coś nowego, co zaproponowałem. Mianowicie badajmy ogólną strukturę systemów poznawczych i opracowujmy ujednolicone teorie. Na czym to ma polegać? Opisujemy jeden obiekt teoretyczny. Jego teoretyczność nie jest tutaj bardzo ważna, bo być może da się go jakoś cząstkowo przynajmniej obserwować. Ale ważne jest to, że to jest jeden obiekt, który może poddany rozmaitym eksperymentalnym interwencjom przejawiać zachowanie, które jest opisywane przez te mikroteorie, te pojedyncze zadania. Czyli jeden model robi bardzo wiele rzeczy. I w tym sensie mamy ideę jedności. Tak? Czyli mamy jeden układ, który robi bardzo wiele rzeczy i mamy jeden układ, w związku z czym to jest prostsze niż robienie bardzo wielu teorii na ten sam temat, bo nie musimy za każdym razem inaczej. Ten jeden układ również systematycznie jakoś jest zbudowany, w związku z czym mamy systematyczność. I jeśli się da go dobrze zbudować, to powinien również być jednorodnie zbudowany, w związku z czym mamy wszystkie cechy, mamy wszystko załatwione. I to byłoby bardzo interesujący pomysł, ponieważ on się nie polega w ogóle to na redukcji, a prowadzi do unifikacji, tak? Czyli ten program badawczy ma polegać na pokazywaniu, że różne zadania można zrealizować za pomocą tego samego obiektu. Czyli ten sam obiekt może wykazywać różne cechy przy rozmaitych interwencjach eksperymentalnych. Jest to inny w każdym razie pomysł i on jest bardzo przydatny w takich teoriach, których w tradycyjnej teorii redukcji wyrażenie jest kłopotliwe, o tyle, że te teorie w ogóle nie są sformalizowane, czy mówienie o ich relacjach logicznych między nimi jest o tyle utrudnione. Więc pojawiają się w kognitywistyce takie byty jak architektury poznawcze. To właśnie te obiekty, które przejawiają wiele własności w różnych eksperymentach. I mniej więcej przepis jest taki. Mamy budowanie ogólnego schematu. Tu jest taki obrazek z jednej z książek. To jest akurat Ron Sun, który tworzy taki skomplikowany schemat blokowy swojego układu, który takie rzeczy ma robić. To jest bodajże architektura Clarion. I bierze się istniejące modele i przeformułowuje je tak, aby można było je wyrazić za pomocą danej architektury. Niestety, jak się popatrzy na praktykę, to większość tego rodzaju działań doprowadza do efektu takiego, że te modele robią wiele rzeczy, ale robią to w sposób niejednorodny i bardzo skomplikowany, ponieważ te architektury okazały się tylko językami programowania. Można wyrazić bardzo wiele w tym samym języku, ale to nie znaczy, że ma się jedność teoretyczną. Ten sam zresztą problem występuje analogiczny i chyba tej samej natury w przypadku empiryzmu logicznego, w którym zakładamy, że jeśli będziemy coś wyrażali za pomocą jednego języka, to będziemy mieli jedność głębszą, metafizyczną czy w przyrodzie. Za pomocą tego samego języka można wyrazić dwie sprzeczne hipotezy, w związku z czym to nie gwarantuje jakiejkolwiek jedności, tylko to, że można wyrazić konkurencyjne teorie za pomocą jednego języka. I mamy tu ten sam problem. To nie musi być wcale bardzo jednorodne, a co więcej, można przez to, że informatyka pozwala nam robić bardzo dziwne obejścia, możemy bardzo hakować ten system i mogą powstawać bardzo dziwne konstrukcje. Herbert Simon, patrząc na te pomysły Newella, mówił bardzo, bardzo dobrze Alanie, to jego przyjaciel wieloletni, ale ja nie jestem entuzjastą. Ja będę robił co innego. Architektury te poznawcze, to co ty mówisz, to tak naprawdę teorie jedną zawierają. To jest teoria sterowania zachowania, wybierania tych zadań, które będą realizowane. Nic więcej tam nie ma, tylko łączysz i masz wybieranie, która w którym momencie jest realizowana. To jest tylko taki naddatek, to jest bardzo płaskie, to niespecjalnie nam dużo daje. Co możemy robić w zamian albo obok tego? Otóż Simon był również ekonomistą i dlatego dostał tak zwaną Nagrodę Nobla, która nie jest Nagrodą Nobla, no bo w ekonomii nie można jej dostać, ale można dostać coś, co jest potocznie nazywane na przykład Nobla.
I to właśnie dostają psychologowie, którzy są również ekonomistami, tacy jak Herbert Simon. I Herbert Simon naciskał, żeby twierdził, że należy podkreślać pewne ogólne prawidłowości. Pierwsza rzecz to, że na przykład zachowanie ludzkie jest w jakimś sensie i w ogóle nie tylko ludzkie, jest adaptacyjne, musi być jakoś dostosowane do środowiska. Ono musi być wystarczająco racjonalne dla tego układu, żeby realizował swoje cele, no bo gdyby nie realizował na dłuższą metę tego rodzaju układy wymagań. Nie musi być idealnie racjonalny. Wystarczy, że postępuje w taki sposób, że się nie wychylił na tyle, żeby go pożarły stwory, które na niego czekają. Ale z drugiej strony uważa, że istnieją ograniczenia tej adaptacyjności. Jakieś inwarianty, które powodują, że nie można doprowadzić do idealnego dopasowania się do środowiska. Czasami te inwarianty nawet pomagają człowiekowi, kiedy środowisko się może w jakiś sposób mocno zmienić. Czyli na przykład jeśli mamy za małą pamięć krótkotrwałą, to musimy zapamiętać coś na dłużej albo mieć jakieś takie strategie, żeby sobie z tym radzić. Jedną z takich strategii jest używanie kartki i długopisu. I to jest bardzo dobra strategia. No, opisuję mnóstwo rozmaitych strategii tego rodzaju, dzięki którym możemy myśleć o jakiejś teorii ogólnej. I teraz chciałbym powiedzieć, co się dzieje, kiedy nie stosujemy tych dwóch dróg jednocześnie. Bo oczywiście Simon twierdził, jeśli chcemy budować dobre teorie poznawcze, to będziemy stosowali tę architekturę, ale tę architekturę musimy jakoś teoretycznie umotywować. Na przykład gdybyśmy myśleli o tej ograniczonej racjonalności, ale jednak racjonalności, bo opisujemy akurat takie układy, to będziemy musieli to opisywać w taki sposób, żeby te architektury na przykład miały wbudowane w siebie jakieś ograniczenia, te mechanizmy muszą spełniać te ograniczenia, które wiemy, że wychodzą w eksperyment. Czyli musimy w jakiś sposób stworzyć wiarygodne modele, które będą miały te ograniczenia, żeby idealnie spełniały tych zasad. Teraz chciałbym się powiedzieć, co by się działo, gdyby tak nie robić. To jest coś, co ja uważam za pewnego rodzaju modne szaleństwo, które się obecnie odbywa. To jest oczywiście może za mocne i może dlatego nie powinienem się zgadzać, żeby to było na YouTubie. To jest Carl Friston, podobno ma dostać Nagrodę Nobla. Ja się już wielokrotnie z tymi osobami zakładam, że jej nie dostanie, bo nic nie odkrył. A Nagrodę Nobla dostaje się za odkrycia, a nie za metody wnioskowania statystycznego. Przynajmniej w medycynie i fizjologii tak jest. Bo to tak jak Jerzy Brzeziński dostał nagrodę z medycyny. Przy całym szacunku dla statystyki to jednak jest inna dziedzina. A Friston ma cytowania, by się powiedzieć. Nieważne. Friston bierze coś w rodzaju pomysłu Schrödingera na życie. Życie jest pozostawanie w stanie dalekim od równowagi termodynamicznej, więc układy żywe muszą minimalizować energię swobodną, a energia swobodna jest tu rozumiana przez piękną ekwiwokację, zarówno informacyjnie, jak i fizycznie. W jaki sposób jedno przekształci się w drugie jest oczywiście otwartym pytaniem, na które nigdy w tej teorii nie ma odpowiedzi. Dzięki temu mamy ogólne zasady, dzięki czemu uzyskujemy pełną adaptacyjność zachowania. Musi być zminimalizowana energia swobodna, a nie wystarczająco mała. Wszystko musi być optymalne i nie ma żadnych inwariantnych ograniczeń. Friston się wręcz posuwa do tego, że powiedzieć, że człowiek w swoim otoczeniu, że struktura mózgu rekapituluje strukturę rzeczywistości. Więc to jest pełne szaleństwo. W moim otoczeniu są źródła promieniotwórcze. Ja nie mam receptorów promieniotwórczości, nie mam specjalnych układów w mózgu. To jest bez sensu po prostu. Oczywiście okrasza to pięknymi, tak zwanymi pięknymi obrazkami Fistona, jeśli Państwo to rozumieją, to gratuluję. Więc wydaje mi się, że można robić coś w ten sposób, że będziemy łączyli modele jednego mechanizmu, stosując jednocześnie pewne zasady ogólne teoretyczne, które będą ograniczały swobodę naszego teoretyzowania na ten temat. Na przykład tak jak to proponuje Simon w przypadku kognitywistyki, ale oczywiście to nie chodzi tylko o te dzieci. Te ograniczenia mają zmniejszać przestrzeń, jeśli byśmy pomyśleli o tym, że te mechanizmy znajdują się w pewnej abstrakcyjnej przestrzeni, reprezentacji możliwych mechanizmów, tych
raczej teksty opisujące te mechanizmy, to będziemy, odrzucając pewne niewiarygodne teksty, dochodzili do lepszych wyjaśnień. I tutaj te ograniczenia, te zasady mogą działać jak takie ograniczenia. I wydaje mi się, że to w ten sposób można unikać modelowania ad hoc i uzyskiwać unifikację, która jest trochę mniej problematyczna niż próbowanie wyprowadzania jej z jednego wzoru. To wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć.